dzisiaj pogoda w tą środę 13. Przed chwilą strasznie śnieg padał, ale ja się zbieram i jadę, bo za długo już tutaj jestem, za długo koty są same. Im porozstawiałam bardzo dużo wody, jedzenia, także mają, patrzyłam na kamerach, no ale nie lubię tak być długo bez nich. Miejmy nadzieję, że jakoś dojadę. Kurde, nie lubię zimą jeździć. Cześć Oleczku. Idę następnego. Teraz ty przyjedziesz do nas, tak? Z panem. Przyjedziecie na święta. Tak. No nic, jadę zanim pogoda się zmieni. Bo na razie zrobiło się słonecznie. Ale to wiecie jak to jest. Słonecznie, za chwilę śnieg pada. Ja już chcę tak do domu. Tutaj jest fajnie, ale kotki. Większość kotków jest tam. No, także do zobaczenia. Nie wiem, kiedy teraz przyjadę. Białe drogi, trzeba uważać. Ale główne już powinny być czarne. Ale tak nie lubię zimą jeździć, mówię wam. No i tak sobie jadę. Pomału, bo jakaś wielka maszyna jedzie z przodu. Więc zamiast jechać 90, to jadę 60. Ale w sumie nie mam nic przeciwko. No zobaczcie, było tak słonecznie jak wyjechałam. Niebo było niebieskie. A teraz dosłownie 20 km za Owen Sound już jest taka zawieja. Jest minus 3. Także trzeba uważać. No i taka widoczność chwilami. No chyba wyjechałam już z największego śniegu, bo tutaj widzę, że bardzo mało śniegu leży. Najgorzej było właśnie tam u nas w Owen Sound i właściwie słyszałam w wiadomościach, że ma tam dzisiaj napadać nawet do 20 cm. Także dobrze, że wyjechałam. W Waterloo pewnie nie ma żadnego śniegu. Cały czas się wleczemy za tym. Cały czas tutaj jest ta podwójna linia, gdzie nie można wyprzedzać. Ale jest ok, mam czas. Jakaś kawalkada tych pojazdów tutaj na drogach. To już jest ostatni, który muszę wyminąć. Ale cały czas jest ta linia ciągła. Powiedziałam wcześniej podwójna. Ciągła. Więc nie można. Ale tutaj już w ogóle nie ma śniegu. A jestem może ze 40 km od Owen Sound teraz. Ta linia tutaj jest ciągła, no teraz mogę wyprzedzić, bo już nie jest ciągła. Ok, let's go. Boże. A z tyłu cała wielka kolejka. Bo cztery takie jechały. I akurat nie ma tutaj tych mijanek jeszcze. Bo później są już te linie, że można mijać, to ale tutaj nie było, także przez ten cały czas wlokłam się jak ślimak. Dobra, teraz już jadę do kotków. No i jestem w Durham, 46 km od Owen Sound i zobaczcie, jak totalnie potrafi się tutaj wszystko zmienić. Tak jakby nikt tutaj nie wiedział, co to jest śnieg. Trochę tam leży na dachu. Ale jaka kolosalna różnica. No i jak pięknie.
jakbym w innym kraju była, prawda? Teraz ma być w ogóle ciepło przez cały weekend. Wszystko ma być na plusie, przynajmniej tutaj u nas. No i tak może będzie też na święta. Ja ogólnie tam nie przepadam za śniegiem, także jakby nie było na święta, to mnie też to nie rusza. Wiem, że ludzie mówią: o, white magic, white Christmas. A dla mnie obojętnie, wolę nie mieć śniegu w ogóle. Taking a look at the weather forecast now for Toronto, Hamilton and Niagara. No i mamy St. Jacobs. Proszę bardzo, kuliczki. Więc zobaczymy, jak St. Jacobs jest przystrojone na święta. Dawno tędy nie jechałam, bo jedna z dróg była zamknięta, ale widzę, że wszystko już jest pootwierane i przejedziemy sobie przez to turystyczne, znane z Menonitów miasteczko. Widzę żadnych dekoracji jakichś takich specjalnych na święta. Aż to jest dziwne, ponieważ tutaj zawsze przyjeżdża masa turystów. Jakieś tam choinki są powystawiane przed sklepami. Ale ogólnie jako miasto, czy tam wioska, nic nie zrobili. Nie ma żadnych dekoracji na słupach. Spodziewałam się czego innego. Czy trochę pod słońce jadę. No i już jestem w Waterloo. A kto tutaj tak siedzi u sąsiadki? Koko! Ale one śliczne. Zrobili mu taką kamizelkę. I napisali, że on nie jest zgubiony, że on tutaj mieszka i żeby absolutnie go nie oddawać do schroniska, jak go ktoś będzie widział. Kochani, już straciliście nadzieję, że pani w ogóle przyjedzie kiedyś? Cześć, dzióbki. Cześć. Gadułka. Augustik. Stefcia. Rudy. Ale powiem wam, że w domu nie ma żadnego zapachu kotów. Pomimo, że byli tutaj 4 noce sami w sumie. Cześć! Kto tutaj pozwalał? Świereczki ktoś pozwalał? Tedziczku kochany, widziałam cię dzisiaj na kamerce. No, kochani. Ju, cześć Rudy. Cześć Leoś. Cześć Szaruś, cześć Augustik, dzióbki, zaraz dam puszkę, zaraz dam puszeczkę, miło was widzieć, tylko samochód rozpakuję. No kochani, jak się stęsknili, Szaruńciu, chodź Augustinka też do pani, chodź, też się stęskniłam, tak? Chodź Kiciuś, chodź Kiciuś. No chodź, Kitek, chodź. Chodź, Kitek. Nawet bałaganu tu nie narobili za bardzo. Bo wiecie, ja codziennie sprzątam. Ale jak mnie nie było teraz, no prawie 5 dni. No bo wyjechałam w sobotę, dzisiaj jest środa. Jedzenie mieli, wodę mieli, wszystko było ok. Miałam wczoraj wrócić.
Tak na 3 noce to spoko zawsze ich zostawiamy. Nawet ty się stęskniłaś. Nawet ty się, kochana, stęskniłaś, Augustinko. Kochana. No, ty dzióbko. No ale właśnie nie planowałam przez tą pogodę. No i dzisiaj byłam naprawdę przestraszona, jak zobaczyłam ten śnieg rano. Ale mówię, no kurczę, no przecież muszę jechać. No nie mogą koty tyle czasu siedzieć same. No i dojechałam. Pani dojechała. Chodź, Augustinka. No chodź ty, kochanie moje. No normalnie tak nie podchodzi, tak, że musiała się bardzo, bardzo stęsknić. Bardzo się stęskniłam. Dobra, muszę rozpakowywać dalej. Chodź, Rudy. Rudy, chodź. Chodź, Rudy. Chodź, dzióbku. Chodź, Rudiczek. Rudy. Chodź, dzióbeczku. Chodź, dziubeńku, kochany. Pani się za tobą też tak stęskniła bardzo, ale tu już podsiadacz przychodzi. Za dużo daje uwagi Rudiemu, tak? Już musi Szaruś podejść. No i Leoś też. Leośku. Gadułka już był na dworze. Z Augustikiem na chwilę. No. Augustinka nasza, chodź. Chodź, Augustik, też. Chodź. Chodź też, Augustik. Chodź, kochanie. Augustik i Augustina. No chodź. Augustinka, ty zawdzięczasz swoje imię Augustikowi, który przyszedł rok przed tobą. Bo podobni jesteście. Zobaczcie, jakie tu świąteczne dekoracje się pojawiły na budowie. Przystrojone balustrady, przystrojony kibel i ten kontener na śmieci. Dobre, prawda? Szczególnie ten kibel. Więc nie znalazłam świątecznych dekoracji tam, gdzie oczekiwałam, a znalazłam gdzieś, gdzie w ogóle nie oczekiwałam. Jakie te dwa nasze dzióbki tutaj są kochane. Widziałam na kamerach, że bardzo często właśnie Augustinka tutaj leżała sobie z Kiciuśkiem. Tak? On ci tu taki komfort daje, tak, Augustinka? Fajnie, że sobie tak leżycie razem. No, moje dzióbeczki, tak za wami tęskniłam. Tak za wami tęskniłam. Sorry, że mnie tak długo nie było. Mruczy. Dziubeńka. Kochani. Jak ten Jose tutaj zagląda? Chyba chce tutaj u nas zamieszkać. Chcielibyście jeszcze jednego mieć kolegę? On by wami tu wszędzie rządził wszystkimi. Nie, dzióbek. Byś rządził. Byś rządził Leośkiem? Co? Z Rudym byście się nie dogadali, ani z gadułą. Oj nie. Z Leośkiem chyba tak. Co, Muciaczka? Co, Mączka? Ty to masz tą buźkę kochaną taką. Śliczną. Co, gadułek? Twój friend. No i tak przychodzi sobie towarzysko. Ostatnio był, jak mnie nie było. I oprzedł się pewnie smakiem, nie, dzióbku? Pewnie tak było. No, chodziaczku. Jak tam, dzióbku? Stęskniłeś się? Już dajemy jedzonko, już dajemy. Czekaj. Czekaj, Leoś. Czekaj, Leoś. Jak zajada. Jak zajada. O, wy dzióbki. Co ja bym bez was zrobiła? Dobra, także to na tyle w tym vlogu. Znaczy w Katmasie. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. No i do jutra. Buziaki, pa!
Żegnamy się buźką piękną Jose'ego, Joziaczka.